Z Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy, i prosili go: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeżeli obumrze, przynosi plon stokrotny. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ale właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum usłyszał i mówił: zagrzmiało. Inni mówili: anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: głos ten rozlega się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Już piąta niedziela Wielkiego Postu. Czas płynie, nieubłaganie płynie, szybko mija. Może wspomnimy dziś początek postu, popiół na głowie, nasze rekolekcje, przemyślenia, postanowienia, zobowiązania. Może to czas na małe podsumowanie, bo oto, jak słyszymy, nadeszła godzina. Jak mówi dziś Jezus, godzina, by został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Więc czy w tym wszystkim, co się działo, w tym wszystkim, co w tym czasie robiliśmy, został Jezus otoczony chwałą? Co osiągnęliśmy? Co zrealizowaliśmy? Warto podjąć trud takiej właśnie weryfikacji, by coś nam nie umknęło, by czegoś nie stracić, bo przed nami bardzo ważne wydarzenie. Przed nami jeszcze kawałek drogi. Jezus mówi: kto chciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie Jezus prowadzi? Na Golgotę. Ale nie bójmy się. Niech nas to nie przeraża. Być z Nim na Golgocie to mieć udział w zbawieniu.